Codzienna rzeczywistość za murami więzienia nie musi być szara i pozbawiona celu. W ramach rządowego programu Praca dla Więźniów coraz więcej osadzonych w wieleniogórskim areszcie śledczym ma możliwość podjęcia pracy, jak i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do grona firm i instytucji korzystających z programu dołączyło Nadleśnictwo Śnieżka, które od lat współpracuje z jednostką penitencjarną w Wieleniej Górze. Ta współpraca, która przez wiele lat naprawdę bardzo dobrze się układała, zaowocowała tym, że w grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy z Nadleśnictwem Śnieżka w Kowarach, jako służba więzienna Areszt Śledczy w Wieleniej Górze, umowę o zatrudnieniu skazanych, którzy u nas odbywają karę pozbawienia wolności właśnie przez Nadleśnictwo Śnieżka. Pomagają nam, dlatego że w sytuacji, kiedy w zeszłym roku nawiedziła nas ta katastrofa, która nawiedziła również całej Polski, czyli te nawałnice, spowodowały u nas olbrzymie szkody. Wskutek tego niestety w lasach powstały takie szkody, których usuwanie przez naszych ludzi zajęłoby bardzo dużo czasu. I tu inicjatywa, która powstała w areszcie śledczym wspólnie z nadleśnictwem, oczywiście wypełniła tą lukę fantastycznie, ponieważ praca tych osadzonych jest dla nas olbrzymią pomocą. Są to osoby, które przez nas mają wystawione tak zwane pozytywne prognozy kryminologiczno-społeczne. Nie zagrażają one porządkowi wewnętrznemu. Są oczywiście właściwie przeszkolone do pracy, przebadane. Ci ludzie skupiają się głównie na pracach prostych, bo są to naprawy ogrodzeń, jakieś tam składanie gałęzi, czyli usuwanie wszystkich tych zagrożeń, które występują na uprawach leśnych. W pierwszej kolejności na tym nam bardzo zależy, z uwagi na to, że poprzez uszkodzone ogrodzenia wchodzi nam zwierzyna i po prostu niszczy uprawy. Wychodzimy poza mury każdego dnia, od poniedziałku do piątku. No i mamy czyste powietrze przede wszystkim. No i fajną pracę fizyczną w lesie. Chcę podkreślić, że praca wykonywana przez więźniów jest po prostu pracą wzorową. Ona nie pozostawia naprawdę żadnych życzeń. Oni wykonują wszystko w tych bardzo trudnych warunkach, co im się powierzy, i to jest bez jakichkolwiek uwag. Oprócz tego, że takim głównym elementem procesu resocjalizacji jest praca, o czym mówi też kodeks karny wykonawczy, ale również uczymy tych skazanych takiej obowiązkowości, że do tej pracy trzeba codziennie rano wstać, trzeba wykonywać określone zadania powierzone, trzeba dostosować się do pracy i współpracy w grupie oraz oczywiście być może nauczyć się nowego fachu, który będzie im przydatny po opuszczeniu zakładu karnego. Aresztanci pracę wykonują nieodpłatnie, jednakże Nadleśnictwo Śnieżka w formie nagrody ufunduje dla nich kurs, po którym nabędą uprawnienia pilarza.